kochani, witajcie na kanale Agnes Buduj Vlog i zapraszam was na vloga z dzisiejszego dnia. Dzisiaj mam trochę do roboty, a też umówiłam się, już byłam u fryzjera. Także fryzjer już jest zaliczony, ale też idę dzisiaj na paznokcie, bo zobaczcie mój biedny paznokieć, jaki jest, po prostu to jest tragedia z tymi moimi pazurami. Już jest taki odrost, dalej mam świąteczne, że mi się połamał, także trzeba iść dzisiaj, idę na godzinę 13:15. A dzisiaj ogólnie chciałam nagrać tego vloga, bo chciałam w końcu, wiecie, posprzątać nasze świąteczne rzeczy. Tutaj jak w sumie oglądacie, to jest Dzień Dziadka, także wszystkim babciom i wszystkim dziadkom waszym i może mi jakiś ogląda, życzę wam wszystkiego najlepszego. Ja oczywiście też kupiłam dla swoich dziadków prezent. Kupiłam też prezent od Basi dla jej dziadków. Także dzisiaj mam nadzieję, że ten vlog mi jakoś wyjdzie. Możecie słyszeć czajnik w tle, ale to tylko dlatego, że właśnie robię sobie teraz kawę, bo jakoś tak nie mogę się dzisiaj, słuchajcie, obudzić. Tych vlogów na moim kanale będzie troszeczkę więcej, ponieważ 20 lutego wyjeżdżamy do Karpacza na 5 dni, jedziemy od poniedziałku do piątku i jeszcze być może tam się wplecie gdzieś tam Praga, także będzie może to oddzielny vlog wtedy, oddzielnie z Pragi, oddzielnie z Karpacza. Ja już z Karpacza nagrywałam vlog, także tutaj macie, tam gdzie wam się wyświetli karta, sobie obejrzycie, bo całkiem spoko wyszedł mi ten vlog, także teraz już mam lepszy sprzęt do nagrywania, to mogę, słuchajcie, wam nagrywać różne vlogi, no i też chcę, żeby właśnie na moim kanale były vlogi. Idę nagrywać, słuchajcie, sobie zdrabki, bo dzisiaj jest premiera zdrabki, także muszę nagrać i od razu ją zmontuję, dzisiaj wejdzie wam na kanał, tak jak mówiłam, no to widzicie ten vlog w niedzielę, no to właśnie macie zdrabki już na kanale. Jak ta premiera wam wyszła? A znaczy mi wyszła, także teraz idę zrobić sobie kawę. Dobra, także wczoraj, słuchajcie, zamówiłam sobie na Seforze dwie rzeczy. A dzisiaj przyszła mi jedna, a na dniach pewnie przyjdzie druga, kolejna. Bo słuchajcie, dostałam na święta kasę. To już takie życie, że już dostaje się pieniądze zamiast czegokolwiek innego. No i właśnie zostało mi tam jeszcze trochę pieniędzy, więc mówię, kupię sobie coś z Sephory i do kawy. No i jedną rzecz, którą kupiłam, którą bardzo, bardzo chciałam i jest to, słuchajcie, pomadka z Charlotte Tilbury, ta Piloto. Tak mi się, słuchajcie, ona mega podoba, więc mówię, nie, mogę, to sobie kupuję. No i kupiłam sobie jeszcze jedną rzecz, bo Charlotte jest tylko do paczkomatu albo do dostawy do domu, a to, co zamówiłam, to mogę odebrać tylko i wyłącznie w Sephorze, więc musiałam zrobić dwa oddzielne zamówienia. Ale słuchajcie, kupiłam sobie, myślałam, że jest trochę większy, ale kupiłam sobie taki miały podkład Estée Lauder, Double Wear, takie maleństwo i mówiłam, myślałam, że to będzie trochę większe, no bo 30 to jest taka mega duża, a to jest, słuchajcie, 15. Ale dlaczego kupiłam sobie takie maleństwo? Bo słuchajcie, tą 30 Estée Lauder jak miałam, to nie zużyłam całą, ona mi w końcu zjeżdżała, także mówię, kupię sobie takiego malucha i tak używam go tak naprawdę raz na jakiś czas. Jest taki po prostu mniejszy ten produkt. Skosztował mnie, słuchajcie, on 105 zł, więc jak na taki mały podkład to jest dosyć drogo. No i tu mam jeszcze dwie próbki, wrzucili mi, wow. To jest, słuchajcie, z Clinique'a, jakiś dostałam Smart Clinique Repair. To jest krem przeciwzmarszczkowy, zobaczcie, taki z Clinique'a. Nigdy nie używałam i You to the People, tak. You to the People i to jest serum jakieś, takie oto serum, więc takie oto moje zakupy poczyniłam, także piję sobie teraz kawkę, idę zaraz nagrywać z rapeczki, a potem jak uda mi się trochę sprzątnąć, to trochę sprzątniemy tych ozdób świątecznych, a potem idziemy na pazurki, bo chciałam, słuchajcie, teraz sobie przed paznokciami ogarnąć te moje ozdoby, ponieważ nie ma mojego dziecka. Moje dziecko jest teraz w żłobku, także mówię, akurat mam taką trochę ciszę i spokój i nikt mi nie lata, tak wiecie, wokół mnie. Właśnie chciałam sobie wykorzystać ten moment i jutro właśnie jestem w ogóle totalnie sama, bo jutro mój chłop pracuje, dziecko też będzie jutro w żłobku, bo jutro mają dzień babci, dzień dziadka w żłobku. Tak właśnie chciałam też dla was ponagrywać jakieś filmy, bo muszę ponagrywać, bo będą filmy na moim kanale na bieżąco, tak jak wiecie, także subskrybujcie.
a potem jak zdążę, bo jest godzina 11:30, chyba powinnam, no to wtedy właśnie to posprzątam jeszcze. Dobra, ale jeszcze zanim, bo nagrywasz to jeszcze chwilę. Prezent dla babci i dla dziadka, także może wam coś tam pokażę. Teraz jakoś tam dobiorę się do tego. Ja to zamówiłam, słuchajcie, na stronie Photoboom. Także ogólnie tam zawsze zamawiam na tej stronie. Zamówiłam już jeden kalendarz na tamtej stronie. Zamówiłam już kiedyś też szklanki, znaczy no kubki ze zdjęciami też na dzień dziadka i na dzień babci. I fajne jest tam, są fajna jakość, także mogę wam polecić. Dobra, folia zdjęta. No i mamy karton brązowy. A w nim takie oto małe, małe kalendarzyki, zobaczcie. Kupiliśmy. Tutaj jesteśmy całą trójką. Oczywiście tutaj muszę tego pana zasłaniać, bo to jest cenzura. Także proszę bardzo. Takie trzy są. One są, słuchajcie, na magnes, więc można sobie te kalendarze do lodówki przytwierdzić. No i tu mam, zamówiłam dla moich rodziców. To właśnie kupiłam im taki kalendarz. To jest zdjęcie z 2-latek mojej córki. No i słuchajcie, właśnie tu są napis kochanym dziadkom i to jest kalendarz taki wyrywany, taki wiecie, no, taką przegródką, że można sobie zaznaczyć dni i też ten kalendarz taki wyrywany, więc tak. I słuchajcie, zamówiłam moim dziadkom taki kalendarz z ich zdjęć, to jest z urodzin, z drugich urodzin mojej córeczki i to słuchajcie, wygląda tak i on jest taki mniejszy. I jego można przytwierdzić na magnes, także mogą sobie na lodówkę powiesić, także wydaje mi się, że spoko, spoko prezencik na dzień dziadków. No ten to w ogóle jest taki kolosal wielki, ten dla moich dziadków, ten dla moich rodziców, czyli dziadków Basi. No to jest naprawdę wielki, zobaczcie, ale fajne. No i tutaj ten dla moich dziadków, także mega fajny produkt. Słuchajcie, nagrałam już zdrabki i co się okazało? Zdradzę wam, to będzie najpiękniejszy odcinek na świecie. Wydałam 3 dychy, ile wygrałam? 0. Tak, nie wygrałam nic, totalne 0. Także nie podoba mi się to w ogóle, nie kupię już więcej zdrabek, oczywiście żartuję. Będą się pojawiały zdrabki na moim kanale. Szkoda, że nie wygrałam ani złotówki, chociażby mógł zwrot. Ale dobra, w takim razie nagrane mamy, mamy godzinę prawie 12, także mamy jeszcze jakąś godzinkę. Zaraz jeszcze sprawdzę, że na pewno jestem umówiona na godzinę 13:15, czy znowu czegoś nie pomyliłam, ponieważ słuchajcie, 20 grudnia byłam umówiona na te paznokcie, co właśnie mam zrobione. No i ja byłam wszędzie przekonana, że idę na godzinę 11, a słuchajcie, czy na 10, nie pamiętam. A było przecież takie coś, że mi moja stylistka zmieniała godzinę. No i słuchajcie, spóźniłam się aż 40 minut, bo zapomniałam, nie zmieniałam sobie nigdzie tej godziny w żadnym kalendarzu, a jak ja sobie czegoś nie zmienię w moich kalendarzach, to jakby nie pamiętam. Także już się tak nauczyłam, że zawsze w kalendarzach sobie siadam, mam swój kalendarz i każdego dnia sobie siedzę wieczorem i patrzę, co mam właśnie na ten dzień zaplanowany i tak dalej, albo sobie planuję po prostu, co muszę kiedy nagrać i mam taką... Zaczęłam sobie planować każdy dzień, więc to jest fajne. Wam też polecam kupić sobie jakiś fajny kalendarz i zacząć się organizować i planować sobie, co każdego dnia robicie, albo na przykład tak jak ja, co kiedy nagrywam, co kiedy wstawiam, żebym wiedziała, jaki jest harmonogram na moim kanale. Także teraz słuchajcie, mam tak jak mówię chwilkę czasu, więc się bierzemy za te nasze ozdoby. Dobra, ale zanim sprzątamy, to ja zawsze przy sprzątaniu sobie, słuchajcie, biorę mój głośnik JBL-a i włączam sobie muzykę, a odkąd wyszła piosenka, to jest, słuchajcie, katuję po prostu Miley Cyrus i Flowers, także włączamy sobie muzyczkę i sprzątamy, zaczniemy sobie od tej komody, a potem lecimy po kolei, także zapraszam was na Clean With Me!
moje sprzątanie, słuchajcie, kurier przyniósł jakieś paczki dla mojego chłopaka, ale nie otwieram, także lecimy dalej z tym sprzątaniem. Sprzątałam dalej i pakowałam już do kartonu. To słuchajcie, zapomniałam szczerze, że na 13.15 paznokcie. Ale się skapnęłam w miarę czasu, że biorę spoko, jest godzina 13, więc teraz idę na paznokcie i zobaczcie, miałam takiego złamańca i pęk mi do końca, także zobaczymy. A ja dzisiaj mam ochotę na sweterek, także idę na pazurki. I to już jest ostatnie chwile z tymi paznokciami, także zobaczcie, jak to przyjdzie odrost okropny. A zaraz wam pokażę, jak będę miała przepiękne nowe pazurki, także idziemy. Dobra kochani, więc ja już jestem po paznokciach, jestem w samochodzie, dlatego że doszłam do domu, oczywiście aparatu nie wzięłam, więc nagrałam wam tylko dosłownie jakiś kawalątek z telefonu. I jestem już po paznokciach, wyglądają tak, oczywiście później wam jeszcze pokażę z bliska, są piękne, różowiutkie, tak jak chciałam, potem stoi samochód z taką muzą, że daj ten spokój. No dobra, no nieważne, jadę teraz szybko do Biedronki, bo w Biedronce mają być ubranka dla psa, więc muszę kupić ubranko dla psa, dla mojej mamy i frytki. Więc tak, i nie wiem, czy jeszcze nie kupuję plastikowej kierownicy jutro, na jutro do żłobka, ale dlaczego, to już wam później powiem, bo aż mi szkoda słów na ten temat. Byłam w tej Biedronce i kupiłam w sumie dwie rzeczy, bo miałam jeszcze kupić frytki, ale frytek nie było, więc pojadę jeszcze chyba do Netto albo do Biedronki jeszcze jednej, bo mam jeszcze jedną, także chyba pojadę do jeszcze jednej Biedronki i może tam będą te frytki, oby, bo jak nie, to jadę do Netto i kupuję. I kupiłam, słuchajcie, sobie tulipany, takie piękne, fioletowe. Już nie będzie mi pasowało do robienia nawet zdjęć przy tych tulipanach. Bo słuchajcie, jak już zdjęłam te święta, to mówię, a zrobimy sobie klimat wiosenny. I za 10 sztuk tulipanów, słuchajcie, zapłaciłam 14 zł. To w ogóle jest zielstwo w biały dzień, bo kiedyś takie 10 sztuk tulipanów to kosztowało, nie wiem, dychę. Pamiętam, jak na chrzest zamówiliśmy sobie tulipany białe, było ich chyba 50 sztuk i zapłaciliśmy prawie 200 zł i one powstały może nam z 3 dni i słuchajcie, padły, nawet się nie rozwinęły, padły, po prostu padły, więc ja na roczek i pojechałam sobie na roczek do Biedronki i kupiłam tulipany, chyba 3 takie bukiety, czy 2, słuchajcie, i stały nam tydzień, albo nawet jest 2 tygodnie, także spokojnie się ładnie rozwinęły. I to jest to ubranko dla piesa, takie beżowe, złote kropki, zobaczcie. Takie zwykłe, trochę cienka, powiem wam, że ta kurtka jest taka bardziej ala wiosenna niż zimowa. No ale ona jest trochę nieforemna, bo SK jest 30 cm, MK jest 35, a ona ma 31 cm, więc trochę będzie tam wystawało. Ale wydaje mi się, że będzie ok. Więc będzie się po prostu wyróżniał z tłumu. Nie wiem, czy w końcu mamy kupować na jego tracą kierownicę, też nie. Także może do niego zadzwonię, się dopytam. Możesz wyszedł z tego domu? Poczekajcie. Zobaczymy. Czy to już wiesz na temat tej kierownicy? Nie kupować. Nie kupować. No dobra. Szkoda pieniędzy, powiedział. Aha. Ale coś tam da, nie? Aha. Coś tam będzie miała. Bo to nie chodzi, żeby kupować, to chodzi, żeby zrobić coś, wiesz? No dobra, także nie potrzebujemy kierownicy, zresztą słyszeliście i jest na umowie przedszkolnej, więc w ogóle wow, już słuchajcie, moje dziecko ma 2,5 roku i do przedszkola już chodzi, Boże, nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Kiedy to zleciało, to nie wiem, dobra, jadę słuchajcie do tej drugiej Biedronki i zobaczymy w tej drugiej Biedronce, może też coś kupię, w ogóle to ładne bukety są i muszę tu przyjechać chyba jutro, jak akurat właśnie będzie w żłobku, po bukecik dla babci. Na dzień babci, bo mogłabym jechać w sobotę, ale w sobotę mamy kolędę o 13.20, nie, o 13.00, przepraszam, mamy kolędę, więc tak myślimy, że już
w pół do drugiej to będziemy po kolędzie, więc no spokojnie. Ale no, stresuję się, bo słuchajcie oczywiście, co będzie gadał. Czemu nie macie ślubu? Nie macie dziecko, mieszkacie razem, to grzech. Wiecie jak to, nie? Dobra, jadę do tej Biedronki. Właśnie, słuchajcie, wróciłam z tej Biedronki. Zdenerwowali mnie, jak nie wiem, inne ceny były i zobaczcie, kto tutaj wrócił do domu ze żłobka. Powiedz coś tutaj do kamery. Powiedz tak, cześć. Pięknie. Także zdenerwowali mnie, ale dobra. Nieważne. Było, minęło. To ściągniemy te obrusy, także to wszystko po obiedzie. Będzie jajo, jak zjesz obiad. No, musisz zjeść obiad i będzie jajo. Tak. No, tylko musisz to ładnie zjeść, wszystkie mięsko. A kto? Podobają ci się paznokcie? O właśnie, miałam wam paznokcie pokazać, jakie mam nowe. Już wam pokazuję, bo pokazywałam wam tak o do kamery, a nie pokazywałam wam tak bliżej. Takie sweterkowe, różowiutkie, piękne, eleganckie, wiosenne jak ta lala. Proszę, oglądaj sobie już teraz. Za każdym razem, jak słuchajcie, wrócę z paznokci, żeby się obejrzeć. Później. Może być akceptacja? Tak? Tak! Super. Dobra, kochani, teraz zajmujemy się tym stołem. Zniknie ten obrót, znikną te podkładki. Zniknie nam tutaj, będzie oczywiście coś innego. I tutaj też będzie inny wkład. Tutaj te kwiateczki, słuchajcie, to sobie chyba włożę, położę jakoś tutaj, na tej tacce. Ta taca jest w ogóle z Pepką, więc tutaj coś wykombinuję. I tak, także zabieramy się do roboty. Świeczkę w ogóle dołączyłam, już się wypaliła, więc postawimy sobie jakąś inną. I ten dyfuzor stąd, co tutaj sobie stał, też go postawię gdzieś tam do jakiegoś pokoju, bo tutaj po prostu już będzie inna kompozycja, taka bardziej wiosenna. I położymy sobie najpierw, słuchajcie, tutaj te kwiatki, tylko oczywiście najpierw może to jakoś przetrzeć czy coś. Że tutaj kładziemy sobie kwiatki. Dobra, chyba te cztery kwiatki starczą. I to całkiem będzie ładnie wyglądało, powiem wam. Okej, także ja robię, a potem wam pokażę, jak to będzie wszystko razem wyglądało. W tej mojej tacy jeszcze postawię, tu mamy świeczuszkę, drugą, też z Twinkle. Wedding Day teraz, przepięknie, nie pachnie. Bosko. I słuchajcie, postawię tutaj obok tej świeczki w wazonie tulipany, które sobie teraz kupiłam właśnie w Biedronce, ale były, tak jak wam mówiłam, cholernie drogie. Dobra, trochę tam, słuchajcie, ogarnęłam na tym stole, więc słuchajcie, usiadłam i zmontuję dla was zdrabki, żebyście jeszcze dzisiaj dostali, bo to szybko nagrałam, także szybko się zmontuje, szybko się zrenderuje, szybko będzie na kanale, więc dzisiaj, czyli jak ja nagrywam dla was w czwartek, pojawiły się zdrabki na kanale, także odsyłam was do tego filmu. Mam taki, sobie zrobiłam wyzwanie sama sobie, żeby do lata trochę zrzucić kilogramów, słuchajcie. I staram się nie jeść chipsów. Słuchajcie, nie jem chyba od poniedziałku. Potwierdzam. Właśnie. Od poniedziałku, a tam ostatnio na tej szafce, słuchajcie, stoją i kuszą mnie. Ostatnio chciałem je kupić, to nie chciałam. Walczę sama z sobą, słuchajcie, ale no ciężko jest, bo od poniedziałku czy od niedzieli, już nie pamiętam, już ostatni jakby, w niedzielę chyba ostatni raz
jadłam sobie chipsy, albo nawet w sobotę, nie pamiętam, ale mówię, że od niedzieli, bo w niedzielę, słuchajcie, też zaczęłam sobie ćwiczyć i znalazłam taką fajną babeczkę, która jest na YouTubie, Growth Joe, jakoś tak, dam wam link w opisie do niej, jeżeli chcecie sobie poruszać się, to powiem wam, że ona, te ćwiczenia nie są takie jakby, nie wyglądają jakby były takie mega, mega męczące, a powiem wam, że leci pot z was i tak konkretnie. Także staram się, nie jem chipsów, nie jem słodyczy, nie podjadam wieczorem, jak już zjem sobie na przykład czasami o 21 sobie zjem ostatni posiłek i to jest na przykład wypiję sobie jakiegoś jogurta albo coś i słuchajcie, nie jem i zobaczymy, czy jakieś to efekty przyniosą. No mamy styczeń, więc do lata jest jeszcze jakieś, więc 4-5, więc słuchajcie, no realne szanse są, a jakoś na razie mam w samozaparcie sobie, że chcę to zrobić, także zobaczymy, zobaczymy, będę wam dawać we vloga tam moje odchudzanie. Nie robię sobie jakiejś takiej bardzo restrykcyjnej diety, po prostu wyeliminowałam chipsy, wyeliminowałam słodycze. Zobaczymy, na ile wytrwam. No mówcie, proszę, zróbmy tak. Będzie 2000 subskrypcji. O! To widzicie? To nie łapki w górę. To w takim razie wbijajcie suby, bo 2000 subskrypcji i wtedy będzie specjalny film na 2000 subskrypcji z moim facetem. Jeżeli chcecie, go zobaczyć, nie słuchać tylko głosu, tylko chcecie jakiś film, a powiem wam, że mam pomysły na filmy z nagraniem z moim chłopakiem, z moją przyjaciółką, ale oba wariaty się nie chcą pokazać, więc na 2000 subskrypcji pokaże się mój chłop, a moja przyjaciółka, jak on się pojawi, to słuchaj, bo wiem, że mnie oglądasz, a to ty też się pojawiasz i nie masz, że nie. Więc 2000 subskrypcji to będzie odcinek z moim chłopakiem, pierwszy, a drugi odcinek na 2000 subskrypcji w sensie będzie odcinek z moją przyjaciółką. Także koniec, postanowione, jest postanowione przed faktem dokonanym. Wybacz. Zobaczcie, zobaczcie to. Dziecko sobie stoi i... Już. I co chce dostać? I co jej daje? Kinderka dostała, zobaczcie. A to już moje jest. Jednego kinderka. Co masz, Baśka? Pokaż. Co dostałaś? To kinder. Kinder! Dobry kinder jest? Kochani, właśnie będę kąpać moje dziecko. Właśnie się przygotowuję tutaj do kąpieli. Więc... ostatnio, słuchajcie, kąpaliśmy ją tak, że robiliśmy jej bardziej prysznic, jakieś kąpanie. Ale dzisiaj... będzie, słuchajcie, po prostu kąpiel z pierwszego zdarzenia. A ja się będę z wami żegnała. I mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. I będzie takich vlogów już więcej na moim kanale, bo już mam czym nagrywać. Także mam nadzieję, że spodobał wam się film. Jak tak, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie.